Och, Karol powraca. Kamera. Łączyć. Łączyć. Zobaczyłam ją na ceremonii zaślubin. Była chyba w trzeciej ławce albo w czwartej. I ja mam takie wrażenie, ale chyba cały czas nas obserwowała. Później jak odwróciłam się, bo jednak takie spojrzenia zawsze ściągają wzrok, widziałam, że obserwowała, ale Karola, żona komendanta kołodziejowa. Widziała mnie, to się zawsze widzi, jak kobieta patrzy na mężczyznę. Długie takie, głębokie spojrzenie, strzelanie oczami, to... To jest ewidentne, mało subtelne i od razu wiadomo, jaki sygnał wysyłała. I zastanawiałam, co to za kobieta, jaki ona musi mieć tupet, żeby podrywać obcego mężczyznę w towarzystwie swojego męża i to jeszcze wiedząc, że jest też w tym samym towarzystwie narzeczona. Mnie osobiście to się w głowie nie mieści. Jeśli ja mam być szczera, nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. No, minęłyśmy się na schodach. Ja normalnie schodziłam po tych schodach, a ona się wiła. No i chyba coś uwiła. A później Karol zniknął. Nie było go przez kwadrans. Krótko. Ale jak wrócił, to już nie był sam. W kinach od 21 stycznia.